Bezpieczny układ hamulcowy to taki, który jest odpowiednio obsługiwany i konserwowany. ZF jako producent układów hamulcowych nie zaleca nanoszenia smaru na połączenie pomiędzy tarczą a piastą. W przypadku występowania wibracji w czasie hamowania w pojeździe należy zmierzyć bicie osiowe tarczy hamulcowej oraz wykonać pomiar różnicy grubości tarczy. Wykorzystamy czujnik zegarowy zamontowany na ramieniu magnetycznym oraz mikromierz z dokładnością do 1000 mm. Pierwszy z nich to jest pomiar bicia osiowego tarczy hamulcowej, który wykonujemy czujnikiem zegarowym zamontowanym na ramieniu magnetycznym. Wykonujemy go obracając tarczę hamulcową i rejestrując wynik pomiaru. W tym przypadku wynik pomiaru jest w normie. Kolejnym testem, jaki należy wykonać, jest pomiar różnicy grubości tarczy hamulcowej. Do tego celu potrzebujemy mikromierz z dokładnością do 1000 mm, a wykonujemy go mierząc grubość tarczy hamulcowej co najmniej w 8 punktach na obwodzie. Rejestrujemy wartość maksymalną oraz minimalną grubości. Odejmujemy od siebie i ta wartość stanowi różnicę grubości tarczy hamulcowej. Nie może ona przekroczyć wartości 0,15 mm. Warto wiedzieć, że nadmierna różnica grubości to jest typowa usterka eksploatacyjna tarczy hamulcowej.